Witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani moi mili, na kanale. Dzisiaj tak trochę nietypowo, ponieważ wstęp, który właśnie widzicie, nagrywany jest już po nagraniu filmu, natomiast oczywiście pójdzie w kolejności odpowiedniej. Dwa tematy główne, które będą poruszane w dzisiejszym odcinku. Pierwszy z tematów jakby urodził się sam z racji tego, że wczoraj miałem bodajże w ciągu 10 minut dwa zapytania tego samego typu, opowiadania o problemie, gdzie samczyk zajmuje jedną, więcej jak jedną celę. Jak sobie z tym poradzić? Sposób jest dość śmieszny, dla niektórych na pewno dość kontrowersyjny, niemniej jednak zapewniam, że działa, chociaż na pierwszy rzut oka jest to troszeczkę, że tak powiem, śmieszne. Ja sam długi czas broniłem się pod tym, pukałem się w głowę, sprawdziłem, dzisiaj pukam się w pierś, działa na pewno, należy to zrobić. Pragnę jeszcze tylko podkreślić, że sposób omawiany na filmie będzie działał tylko i wyłącznie w momencie, w którym samczyk, który jest atakowany w swojej celi, jeszcze jej będzie bronił. Natomiast jeśli już po prostu pozbył się i on nie ma ochoty dalej walczyć o swoją celę, sytuacja już jest beznadziejna i nic z tym, moi drodzy, nie zrobimy. Dlatego też trzeba zwracać uwagę po tym, co się dzieje z naszymi gołąbkami, jak je sparujemy i tak dalej, nie wychodzić. Druga sprawa będzie, gdzieś też dostałem wczoraj bardzo smutną wiadomość, że młody kolega, młody stażer, dopuścił do tego, że samiec, mówiąc kolokwialnie, zahukał na śmierć samicę. Jest to przykre, no niestety jest to wina hodowców, między innymi bardzo dużo hodowców robiło ten błąd i nadal takie rzeczy się zdarzają. Trudno, jestem tu po to, żeby wam pomóc i tak dalej. Ciekawi materiału, przechodzimy do gołębnika lotowego, zaczynamy start. No i moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią znajdujemy się w gołębniku lotowym, gdzie za chwilę chciałbym wam pokazać dwa może takie patenty na rozwiązanie naszego dzisiejszego tematu, to o czym mówiłem już wcześniej, mianowicie kiedy intruz, czyli gołąb powiedzmy z ADHD, zajmuje sobie dwie bądź trzy półki, wywalając młodszego czy tam słabszego gołąbka. Jest na to jeden sposób, aczkolwiek bardzo, znaczy może nie jeden, ten konkretny sposób chciałbym wam tu zademonstrować, przy czym zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć kontrowersyjny sposób i niektórzy będą pukać się w czoło, niemniej jednak mogę was zapewnić, że owy sposób na pewno działa na intruza, zostało to sprawdzone nie tylko u mnie, jest to zresztą stary sposób jak świat, który słyszałem już bardzo dawno temu i przyznam się szczerze, że na samym początku, podobnie jak niektórzy z was, też podchodziłem mega, mega sceptycznie, aczkolwiek nie przedłużając już, zamierzam wam pokazać, o co chodzi w tym właśnie patencie. Co będziemy potrzebować? Ano, niezawodną gumkę, recepturkę, którą tu pokazuję. Dla tych, którzy nie wiedzą, myślę, że w większości przypadków wszyscy wiedzą, co to jest gumka, recepturka. Składamy ją w tak zwane kajdanki. No, problem jest tego typu, że chciałbym to nagrywać z pomocą, lecz tak wyszło, że nie mogę, dlatego trochę chaotycznie to wygląda. O, tak. I zakładamy intruzowi na dwie nóżki. Zakładamy dwie nóżki, żeby delikatnie skrępować jego ruchy. I teraz czym to będzie kwitować? Mianowicie, powiedzmy, jak napastnik ma tą oto półkę, a chodzi do sąsiadów, jednego, drugiego, czy na dół, czy obojętnie gdzie wchodzi, ma delikatnie skrępowane ruchy, przez co
osobnik broniący swojej półki może sobie świetnie z tym poradzić i naprawdę proszę mi wierzyć, że jakkolwiek to może kogoś śmieszyć, to naprawdę działa i gorąco polecam ten właśnie sposób. Zresztą piszcie w komentarzu, jakie wy macie na to sposoby, bo nie ukrywam, że jest to dość częsty problem i nie do końca hodowcy sobie z tym radzą. Ja na moim przykładzie mogę powiedzieć, że bardzo rzadko mam taki przypadek, aczkolwiek zdarzył mi się i jak najbardziej owa gumka, recepturka zadziałała. Wtedy mu się plączą trochę nogi i kiedy broniący próbuje walczyć, no ten trochę nie może złapać koordynacji, dlatego też ustępuje miejsca i tak dostanie 2-3 razy po nohalu i myślę, że w znakomitej większości przypadków mamy po problemie. Także no myślę, że zostało to, mówię, o wiele fajniej byłoby to pokazać na żywym organizmie, no niemniej jednak sam trzymam telefon, nie jestem w stanie. Dodam tylko, że optymalnie byłoby założyć tą gumkę, recepturkę na jednej nóżce na obrączce, natomiast na drugą fajnie by było założyć jakiś znacznik, żeby nie bezpośrednio na nogę i oczywiście to nie jest tak, że ta gumka ma być trzymana tam nie wiadomo ile. Ja myślę, że no trzeba trochę usiąść, poświęcić uwagi, zobaczyć jak te walki będzie jak ta walka będzie wyglądać i myślę, że po pierwszych razach, których dostanie, kolokwialnie mówiąc, wpiernicz, napastnik, odechce mu się, przynajmniej w moim przypadku i w bardzo dużo przypadków moich kolegów takowa rzecz miała miejsce. Także gdyby jeszcze ktoś chciał coś dopytać o tą metodę, śmiało piszcie w komentarzach. Oczywiście będziemy odpowiadać i tak dalej. Jak widzicie, u mnie jeszcze lotniki niesparowane. Są same samczyki. Troszkę je nosi z racji pogody. Mamy słońce. Mamy dość ciepło, około 5-6 stopni na dworze. No, forma jest na tą chwilę. Taki stan rzeczy myślę, że będzie gdzieś do około 5-7. Sparujemy je, pozwolimy im znieść jajeczka, po czym podłożymy sztuczne plastiki, w momencie kiedy poschodzą, zostaną wyeksmitowane stąd samiczki, zaczynamy 100% wdowieństwa plus minus, gdzieś planujemy tak, żeby to było około 3 tygodnie przed pierwszym lotem. To może tyle, bo trochę odbiegłem od tematu. Drugi taki patent, który chciałbym wam pokazać, bo jestem przerażony, że nadal zdarza się niestety ten błąd, jest to błąd hodowcy. Ewidentnie zadzwonił do mnie młody chłopak, bardzo fajny, raczkujący jeszcze w gołębiarce. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, posunął mi pomysł na film, ponieważ miał zdarzenie, gdzie zostawił samiczkę z samcem i niestety po przyjściu, po dłuższej nieobecności jego, wrócił do gołębnika, gdzie zastał na półmartwą samiczkę. Samiec po prostu ją tak zdziubał, tak ją zmasakrował, że głowa mała. Po 3 dniach gołąbek niestety zdechł, nie udało mu się pomóc. Czy idzie sobie z tym poradzić? Oczywiście, że idzie. Pewnie większość z was wie, jak to zrobić. Niemniej jednak no nagrywamy tutaj dla wszystkich, dlatego też pokażę, chociaż ja mówiłem na tym filmie, ale jednak stara prawda jest, żeby pokazywać. Już wam mówię, jeśli mamy jakiegoś bardzo krewkiego samca, mówimy tutaj o celach takich jak u mnie dzielonych. Moja propozycja jest taka, że momencik, sobie tu muszę trochę poradzić. Spuszczamy, moi drodzy, tą oto przegródkę. Samiczka znajduje się w środku. Krewki samiec będzie tutaj skakał na półkę, pilnował swojej półki. I z mojego prywatnego doświadczenia wiem doskonale, że najczęściej już na drugi dzień zastajemy
Super widok, gdzie samiec się uspokaja, siedzi, buczy, huczy, samica mu, że tak powiem, kiwa. Wtedy możemy wpuścić i pamiętajcie jedno, moi drodzy. Nigdy nie może być tak, że parujemy gołębie i po prostu sobie wychodzimy, bo niestety takie akcje będą się ponawiać. Będą się takie akcje ponawiać i chyba nie chcielibyśmy doprowadzić do tego, że nasze samiczki zostaną pobite, okaleczone bądź nawet zabite, co zdarza się u krewkich samców, jak wiemy. Także może teraz pokażę, akurat teraz dorabialiśmy sobie półkę trochę innego rodzaju, jak to zrobić w tych tak zwanych koziołkowych celach, która jest tutaj. Tutaj po prostu zostawiamy falc, obracamy. Samiczka oczywiście siedzi zawsze w środku, samczyk natomiast ma do dyspozycji tutaj całe te i podobna metoda jak tu miała miejsce, po prostu samczyk siedzi, pilnuje tej samiczki, pilnuje celi, po czym najprawdopodobniej dojdzie do siebie, jeśli ma ktoś z was celę, może tą tak zwaną przesuwaną przód tył, no to znowu zasada ta sama, zostawiamy falc, przesuwamy do tyłu, samiczka w środku i nie ma możliwości zdziubania. No oczywiście trzeba jej zapewnić wodę, minimum wodę i ziarno, no to myślę, że do wszystkich jest oczywiste, tu jakoś tam więcej nie będziemy rozpinać na ten temat. I gdyby z jakiegoś powodu nie było możliwości czegoś takiego zrobić, powiem wam szczerze, że jeśli cele są odpowiednio wysoko, można nakręcić daszek, jak ostatnio mojemu koledze tutaj podpowiedziałem, no niemniej jednak te cele są niższe, więc to nijak ma się do rzeczywistości. Uważam, że wystarczy położyć jakiś klocek i wtedy też w zamkniętej celi mamy, że tak powiem, spokój. No, patentów, jak widzicie, jest bardzo dużo. Kolejną taką rzeczą jest, można przenieść w ogóle na inny gołębnik. Jeśli masz jakieś takie pomieszczenie, niech wtedy one sobie razem tam siedzą i uwierzcie mi, że też pewnie 1-2 dni i chcąc, nie chcąc będą sparowane. Także naprawdę dbajcie o te gołębie, uważajcie na to, co robicie. Największym błędem hodowcy jest to, że właśnie wrzuca je na siebie, po czym wychodzi z gołębnika i przychodzi powiedzmy wieczorem, a tu już tragedia. Nie robimy tego, niestety trzeba sobie wygospodarować trochę czasu, trzeba to robić w dzień wolny i tak dalej, i tak dalej. No raczej bardzo rzadko się zdarza, że gołębie było wszystko ok, powiedzmy jeden dzień, a na drugi dzień samiec dostał amoku. No generalnie musimy to pilotować. Druga taka sprawa, którą chciałbym wam pokazać. Mieliśmy dość duży problem z tymi drzwiami, ponieważ bardzo często zdarzało się, że samiczki w tym tak zwanym amoku, chcąc wrócić do swoich samcy, po otwarciu drzwi przelatywały nam do tego gołębnika i długo nie myśląc znaleźliśmy taki oto patent. Wiem, że niektórzy nawet łańcuchy dają do tego. My założyliśmy taką oto roletę, która już była tutaj, jak widzicie. Nawet przy otwartych drzwiach żadna samiczka nie próbuje się do tego zbliżać. Pierwsze, oczywiście zgadza się, że jest to szok dla owej samiczki, natomiast później już się przyzwyczaja. Jak widzicie, na spodzie gdzieś tam jest obciążenie, które nie pozwala nadmiernym ruchom. Teraz może przejdziemy, pokażę wam od drugiej strony to. Zobaczcie, jak to super wszystko działa. Zamykamy sobie tu drzwi. Pełne bezpieczeństwo i już znajdujemy się u samiczek lotowych. Jak widzicie, próba nie została podjęta, a nie ukrywam, że bardzo często zdarzało nam się, że
Niektóre tylko czekały na otwarcie drzwi i już gdzieś tam pod nogami, bądź nawet po głowie, jak znacie moje gołębie, potrafiły przejść. Teraz może o momencik pokażę od tej strony. Poprawię to trochę. O, tak to wygląda. Wielkiej filozofii nie ma. Tu jest przybite tak zwanym takerem na zszywki. Swobodnie wisi sobie w dół. Natomiast rzecz, którą jeszcze będziemy tutaj konstruować, to coś, żeby móc bardzo szybko tą roletę podnieść i kiedy chcemy, powiedzmy, samiczki, żeby przeleciały do samców, myślę, że to już nie będzie większego problemu. No, także no jak widzicie, cały czas coś tam, jakieś nowinki drobne, bo drobne konstruujemy. Niektórzy mają tam łańcuchy, jak już mówiłem, takie jak mniej więcej występują na barierkach. No też się to sprawdza, widziałem, one dzwonią, huźdają się, samiczki raczej nie podchodzą. No my generalnie zastosowaliśmy coś takiego, wygląda to super, już jest stestowane na żywym organizmie, jak to mówią. Z takich fajnych nowości chciałbym się jeszcze pochwalić czymś naprawdę, kurczę, super. Już uno momento. O, już walczą, widzicie, półka przesunięta kawałek. Już się zaczyna robić niedobrze. Mały, idź tam do siebie. Nie ma możliwości, żeby tak to wyglądało. Półeczka wraca do siebie i już nie będą tutaj walczyć. A więc, moi drodzy, przedstawiam nowość. Wspaniałe logo, które wykonał nam niejaki kolega Paweł Bakun. Myślę, że super robota, jestem zachwycony. Jak zwykle dobrymi rzeczami chwalę się z wami, podobnie jak złymi. Naprawdę bardzo gorąco polecam. Zrobił to bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo jasno, czytelnie, nic się nie rozłazi. W naszym przypadku jest to okrągłe, ponieważ takie logo jest w naszej hodowli. Myślę, że zrobi każdy wymiar. Gdzieś tutaj oczywiście w komentarzu nie omieszkam podać wam namiarów. Właśnie teraz powinniście widzieć numer telefonu do Pawła, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Podpisuję się pod tym dwoma rękoma i myślę, że jest to nasz pierwszy, ale na pewno nie ostatni wspólny projekt. Dlatego też oficjalnie mówię, że Paweł zostaje patronem naszej hodowli. Będziemy gdzieś tam ze sobą współpracować. Mamy też jeszcze jedną współpracę, ale o niej powiemy może w następnych materiałach, która też zdaje się być taką trwałą współpracą. Jak widzicie, tu mamy samiczki, tu mamy samce. Jeśli chodzi o jajka, delikatny jakiś tam rozstrzał był w tym roku. Niemniej jednak nic bardzo złego się nie stało. Zalężone w rozpłodzie jest, myślę, bardzo, bardzo duża ilość, w zasadzie pojedyncza ilość, która nie jest zalężona. To są dosłownie pojedyncze jednostki. No nie zawsze jest się, nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Niemniej jednak stawiam sprawę uczciwo. No, nie będę wam opowiadał, że wszystkie się zniosły w dwa dni czy w jeden, że wszystko jest klasa. Jak widzicie, w każdych hodowlach problemy mniejsze, większe występują, a ja jestem po to, żeby pomóc wam unikać tego. Co jeszcze ciekawego? No tutaj w boksach, jak widzicie, już boksy otwarte, jajeczka naniesione, bodajże jedna parka, która tutaj troszeczkę później przywędrowała jeszcze nieba. O, i tak to wygląda. Moi drodzy, kolejne zapytanie
bardzo częste od Was gołąbki po sparowaniu dostały salmy. Najprawdopodobniej leją na zielono, leją zupą. A ja Wam mówię, moi drodzy, nie panikujemy. Nie panikujemy, ponieważ jest to związane stricte ze stresem. Nie jest to żadna wielka sprawa, nic złego się nie dzieje, nie ma co szaleć, robić badań, jakichkolwiek, jest to najnormalniejsza rzecz, jest to stres, pozytywny, bo pozytywny, niemniej jednak zawsze jest to jakaś zmiana dla gołębia i tak dalej, i tak dalej. I tu chciałbym właśnie jeszcze opowiedzieć o nowym kanale, nowym projekcie, którego może jestem nawet trochę sprawcą, mojego przyjaciela Grzesia Doroszyńskiego. Za moją namową otwarł on swój prywatny kanał, gdzie też będzie dzielił się waszą, z wami swoją wiedzą. Będzie pokazywał różne takie swoje patenty, swoje triki. Bardzo często zresztą teraz omawiamy, co kto pokaże na którym filmie, żeby po prostu nie powielać, i właśnie z tego, co rozmawiałem z Grzesiem, ten temat kału będzie szerzej opowiedziany. Dokładnie wpisujemy w przeglądareczkę Grzegorz Doroszyński, jest tam już pierwszy jego film na tym kanale, myślę, że większość z Was widziało, bardzo fajnie się, bo bodajże pierwszy film już ma ponad 10 tysięcy wyświetlań, bardzo kibicuję. Grzegorz, tak jak zawsze mówiłem, zresztą doskonale wiecie, że jest moim super przyjacielem, bo już nawet nie mogę nazwać kolegą, a przyjacielem sprawdzonym w różnych sytuacjach, bardzo szczerym gościem, i na pewno każdy coś dla siebie wyciągnie z Grześka materiałów. Dodam tylko, że dla sprawnego ucha już pewnie wychwyciliście, że byłem u Grzesia bodajże dwa razy w tym roku, w zeszłym, przepraszam, sezonie. Super wynik, 15 przodownik Polski gołębi młodych, także wiedza tam jest, można korzystać, można pytać, i jeśli chodzi właśnie o gołębie młode, to uważam, że jest osobą zdecydowanie bardziej kompetentną jak ja, ponieważ to jest jego konik. On naprawdę robi fajną robotę już od kilku lat w silnym oddziale, między innymi z mistrzem Polski Ankusem Mariuszem, którego też bardzo pozdrawiam, też mój kolega. Rywalizuje jak równy z równym, dlatego też naprawdę wiemy, naprawdę bardzo gorąco polecam wejść na ten kanał, oddajcie subskrypcję, łapki w górę, będziemy tam działać, będę pilotował, żeby ten kanał nam się nie rozjeżdżał, żeby materiały się nie powielały i tak dalej. Teraz na takie krótkie podsumowanie, gdzie jeszcze chciałbym Wam opowiedzieć i pokazać kilka rzeczy, przejdziemy może do domu. Także w tej chwili się urywam, popatrzyliście trochę na gołąbki, urywam się i spotykamy się już za chwilę w domu. Miało być w domu, jesteśmy w ambasadzie, nieważne. Chciałbym Wam jeszcze poopowiadać troszkę o tak zwanych rzeczach, które zostały gdzieś tam wprowadzone do naszej hodowli. Gdzieś dowiedzieliśmy się od kolegów. I myślę, że są to naprawdę super rzeczy, super patenty, są to, można by powiedzieć, również zamienniki. Jak najbardziej jednym z takich zamienników na pewno jest znajdujący się tu koło mnie takie oto mieszanka uzupełniająca MIG-1. Bardzo znana, co niektórzy już używają owej mieszanki około trzeciego sezonu. Przede wszystkim, co ważne, jest to tanie, jest to zarówno w takich workach, jak w postaci wiaderek. Niemniej jednak zawsze gdzieś ta cena worka jest, wiadomo, tańsza.
powiedzmy, jeśli kogoś nie stać na Wispumin bądź jakiś tam Dolfos, mogę gorąco polecić jako uzupełniającą mieszankę. Skład ma naprawdę bardzo bogaty, jest to polski producent na Allegro, kupiony za naprawdę niewielkie pieniądze. Myślę, że może pomóc. My osobiście sypiemy to na karmę gdzieś tam ówcześnie, zwilżoną jakimś olejkiem bądź czymś takim. Wolałbym raczej nie podawać takich rzeczy gdzieś do bezpośredniego pobierania, bo wiadomo, to nie może zbyt długo leżeć. Natomiast na karmie jak najbardziej się sprawdzi, fajnie się obklei. Jeśli dodam jakiegoś olejku bądź tranu, który też jest bardzo fajny, bądź na przykład drożdży w płynie i tak dalej, jak wiecie, opcji jest naprawdę dużo. Gorąco polecam, produkt naprawdę jest wytestowany i mówię, kosztuje jakieś tam grosze, zaraz może nawet uda mi się wrzucić cenę aktualną tego, to tu jest w 10 kilo. Zapewniam Was, że 10 kilo to, no nie wiem, czy trzech hodowców da radę to, że tak powiem, spaść. Ponieważ no jest to potężne, są też mniejsze ilości, jest bodajże 3 kilogramowe i jeszcze mniejsze. Także no nie musimy wydawać jakiejś tam dużej ilości pieniążków. Mówiłem już przy okazji wkładek do misek lęgowych. Temat bardzo, ale to bardzo szumnie omawiany już po prostu. Do tego stopnia gdzieś tam na Facebooku szaleje, że ludzie mają dość. Co ciekawe, okazuje się też, że bardzo dużo ludzi wiedziało o tym, stosowało już to, może stosowało, może nie, no niemniej jednak nikt się tam wcześniej tym nie chwalił. Ja postanowiłem wyjść Wam naprzeciw. Na pewno zapomniałem w tamtym materiale także powiedzieć, że oczywiście równie fajnie sprawdzi się też filc, nie? Przy czym filc jest delikatniejszy i mogą one go niestety wydziubywać, rozwalać, robić dziury. Tyle tego, bardzo dużo ludzi pokazuje też, że daje podłoże malarskie, które jest filcem. No ja tak nie do końca bym był przekonany, czy jest to fajna opcja z racji tego, że gdzieś tam pod spodem ona ma folię cienką, bo cienką, ale folię, czyli to nie oddycha, czyli ta wilgoć gdzieś tam zostaje, a wiemy o tym, że no nie chcemy tego, chcemy mieć sucho i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę jeden pan, zresztą kolega, który wiem też, że ogląda moje filmy, ponieważ często się do nich odnosi, gdzieś tam nagrał film, że on daje słomę, jest wszystko ok i oczywiście, że będzie ok. Ja absolutnie nie neguję żadnego sposobu. Sam, jak wiecie, do tej pory tą słomę podawałem i powiem więcej, prócz tych moich wkładek kokosowych również dałem też trochę słomy im do zabawy. Ponanosiły sobie naprawdę każdy sposób, który działa, jest dobry. Jakby mniej dużo mi się podoba jakiś taki atak hejterski, typowo jak to w internecie, że to jest głupie, że takie poronione. Ja nikogo nie neguję i ja po prostu pokazuję perspektywy. Czy słoma będzie dobra, czy filc też, jeśli się sprawdzi, będzie dobry, czy będą to te wkładki, czy każdy jeden produkt, o których mówię, pokazuje, to jest tylko jakaś alternatywa i trzymajmy się tego kurczowo, bo naprawdę, w ogóle powiem Wam szczerze, że ja jestem przerażony skalą hejtu i mówiłem już to, oczywiście nie w moim kierunku, absolutnie nie w moim kierunku, ale takiego szeroko nazywanego hejtu w internecie, no po prostu gdzieś tam odnoszę wrażenie, że hodowca mniej doświadczony, no nie bardzo może o cokolwiek się spytać, bo już jest tam ganiany przez, nie mówię, że wszystkich hodowców, bo są też
tacy, że tak powiem, bardziej wyrozumiały, empatyczni, którzy nie robią takich rzeczy. No niemniej jednak, no niektóre komentarze to ludzie powinni sobie darować. I co ciekawe, w znakomitej większości, myślę, że nawet w 99% są to niestety ci sami sfrustrowani ludzie, którzy naprawdę mają tam ze sobą jakiś problem i jakby zamiast skupić się na swoich problemach, gdzieś to przelewają na innych, chcą się dowartościować. Nie podoba mi się takie, naprawdę, uwierzcie, coś, co dla nas wydaje się, mówię, dla nas bardziej doświadczonych hodowców, oczywiste, nie dla wszystkich takie jest. I jak się okazuje, to naprawdę dużo ludzi potrzebuje, dużo ludzi tej pomocy, dużo ludzi gdzieś tam dziękuję za tą pomoc. Ja naprawdę, ja jestem przeszczęśliwy, ponieważ gdy tracę jakoś tam wiarę w ludzi po tych wszystkich chorych takich atakach, jakichś złośliwych komentarzach pod względem tych hodowców mniej doświadczonych, za chwilę widzę, że ktoś naprawdę zrobił coś fajnego, który pomoże, dostaje na przykład telefon, który mnie mega buduje od pana, który ma bodajże 70 czy nawet pod 80 lat, z podziękowaniem i z różnymi zapytaniami. Dlatego powiem wam szczerze, nie ma żadnych wymówek, bo skoro owy pan potrafi do mnie zadzwonić i mi powiedzieć, mówi, wie pan, ja jestem już w tym wieku, że tu nie chodzi o to, żebym zdobył mistrza, ale chcę tym gołąbkom stworzyć jak najlepsze warunki, chcę być z nimi jak najbliżej, żeby było jak najfajniej i żeby optymalne warunki na tyle, ile mogę im stworzyć, żeby mogły wracać do domu, czuć się dobrze i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę, młodzi hodowcy, młodzi, średni wiekiem, naprawdę, uwierzcie, skoro hodowca tak zaawansowany jeszcze, myślę, że na swoje ostatnie lata hodowli, chce coś zmienić, pokazuje to o ogromnej sile charakteru, o charyzmie i ja bardzo mocno kibicuję. Kolejne rzeczy z takich tych raczej kategorii bardzo miłych. Mam na tylu fajnych zwolenników, że śmiem powiedzieć, że z niektórymi już jestem bardzo zaprzyjaźniony. Naprawdę idzie to wszystko w bardzo dobrym kierunku i gdzieś mi to przywraca wiarę w ludzi. Powiem szczerze, że często swoją jakąś tam swoje niepotrzebne jakieś energie tracimy na jakieś kłótnie, na wyzwiska, na szukanie nowych afer. Ja wiem, że to się klika, że najlepiej jest kogoś przeatakować, wtedy wszyscy z ciekawością będą to klikać. Niemniej jednak personalnie wydaje mi się, że to jest chore, że takie rzeczy powinno się załatwiać face to face i tyle, a nie tracić na to czasu. Naprawdę proszę was o jedno. Bądźcie wyrozumiali do siebie, bądźcie dobrzy. Ja teraz dość długo nie nagrywałem, miałem tam drobne problemy w rodzinie. Były to problemy zdrowotne i tak naprawdę ta rzecz pozwoliła mi znowu przypomnieć, co się w życiu liczy. Liczy się, moi drodzy, rodzina, liczy się być dobrym człowiekiem, lojalnym człowiekiem i szkoda czasu na takie, za przeproszeniem, gówno, burze i żeby przez całe życie ze sobą walczyć. To jest coś strasznego. Ludzie mają marzenia, ludzie mają jakieś wielkie plany, no niekiedy niestety czy choroba, czy jakaś sytuacja finansowa, czy rodzinna, czy każda inna dyskredytuje danego człowieka w spełnianiu swoich marzeń i to jest przykre. Na przykład jeden z moich wiernych fanów, uważam, że chyba najwierniejszy, przesympatyczny Rafał z Nowego Jorku, którego naprawdę bardzo gorąco pozdrawiam. Nie ma chyba filmu, do którego Rafał by się nie odniósł. Zresztą rozmawiamy razem na WhatsAppie,
bardzo często on też niestety gdzieś to daleko na emigracji już naprawdę szmat czasu siedzi, marzy o założeniu hodowli, ogląda moje filmy, jakoś mu ten czas umilam, czego świadectwo daje mi w postaci fajnych komentarzy i cały czas nieustannie myśli o zrealizowaniu swoich marzeń, czyli o lotowaniu gołębiami na Gwiecie. Nowy Jork, no trochę pewnie jest to problematyczne miejsce, ponieważ no w nie każdym miejscu można trzymać gołębie i naprawdę skoro ludzie mają takie problemy, że chcąc, nie chcąc, nie mogą realizować swojej pasji, mimo wszystko oglądają, gdzieś się nakręcają pozytywnie, przede wszystkim mnie nakręcają do dalszej pracy z wami, do nagrywania coraz nowych materiałów. Oczywiście jeden będzie się klikał lepiej, drugi gorzej, jeden będzie jakąś tam wtopą, drugi będzie jakiś tam większym sukcesem komercyjnym, więcej oglądalności i tak dalej. Uważam, że i tak jest całkiem nieźle. Mam w ostatnich filmach gdzieś po bardzo słabym grudniu 3 ostatnie filmy, każdy z nich ma ponad 10 tysięcy. Gdzieś tam te shortsy, te króciutkie filmy idą trochę gorzej. Zapytałem też was, czy w międzyczasie, gdzie nie mogę nagrywać, czy mogę wrzucić jakiegoś tam krótkiego shortcika. Była zrobiona na Facebooku, tylko na YouTube, na moim kanale ankieta, jest taka możliwość w zakładce społeczności. Gdzieś tam się z wszystkim subskrybentom to wyświetla, znakomita większość, myślę, że chyba 97-98% osób opowiedziało się za tym, żeby takowe filmy gdzieś się tam pojawiały. Oczywiście no one jakby no może nie bardzo dużo jakby wprowadzają konkretnej wiedzy, no niemniej jednak jest tam jakiś przerywnik, jak wiecie, no pracuję na 3 zmiany, nie zawsze mogę dla was nagrywać te treści. Chciałbym, bo co by nie powiedzieć, ja to lubię i tyle, ile ja wkładam od siebie, tyle dostaję od was i naprawdę jestem wdzięczny wam wszystkim za to, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie. Bardzo mało ludzi w ogóle rezygnuje ze subskrypcji. To były bodajże jakieś tam pojedyncze epizody. Namawiam jeszcze mimo wszystko do tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze z jakiejś przyczyny nie subskrybują tego kanału, żeby to zrobili. Również namawiam was do subskrypcji i oglądania materiałów Grześka. Na pewno będziemy też razem nagrywać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, kochani moi, pracujemy naprawdę bardzo mocno. Pracujcie w swoich hodowlach. Jeszcze jak opowiadałem wam przed chwilą, jak powiedzmy tam zabezpieczyć samiczkę. Zapomniałem dodać jeszcze jednej rzeczy, że można po prostu zrobić taką przekładkę. Oczywiście gdzieś ona by musiała być ze szczebelków, żeby jakby miały ze sobą kontakt, niemniej jednak samiec nie mógłby samicy zdziubać i gdzieś ją tam wpinamy, powiedzmy w połowie, wiadomo, u mnie jest spuszczana ta przekładka, nie każde cele to mają, niektórzy też mają cele na stałe, które nie mają możliwości ani przód, tył, ani koziołkowania, ani skręcania, czy każdego innego, to myślę, że taką zrobić kilka takich przekładek ze szczebelków, z jakiejś ramki, wierzę w waszą kreatywność. No i co? Myślę tyle. Co ciekawego, no piszcie koniecznie, może czas już na jakieś pytania i odpowiedzi, tak zwany Q&A, wy zadajecie pytania, ja wam odpowiadam. Powiedzmy, żeby nie było bałaganu, jak wiem, wszyscy nie macie Facebooka, bo to jest moje główne medium, na którym gdzieś tam oprócz YouTube'a pracuję. Niemniej jednak umówmy się może, że wszystkie pytania od was niech będą w komentarzu pod tym filmem i ja postaram się za czas jakiś nagrać odpowiedzi, tak jak to było już robione wcześniej.
Wtedy było dużo bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Myślę, że możemy w to iść. Ja z chęcią się odniosę do Was. I na sam koniec, na sam jeszcze koniec, przypomniała mi się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą dzisiaj zakupiłem do kąpieli. Zakupiłem to do kąpieli. Jest to środek Biolugol. Biolugol, co ciekawe, ja w mojej hodowli będę to stosował do kąpieli. Gdzieś tam oczywiście jest tu na pewno jodek, jodyna, i czyli w zastępcie jodyny gdzieś to kosztuje w granicach 40, między 40 a 50 zł, także jest to setka, wiadomo, nie zużyjemy tego. Z ciekawości Wam powiem, że bardzo dużo ludzi stosuje ten oto produkt jako zamiennik na przykład do Blitzformu, ponieważ skład ma bardzo zbliżony. Część z Was pewnie już o tym wie i na pewno podejrzewam, że też daje to. Osobiście ja nie chcę Wam mówić, jak, w jakich dawkach powinno się to stosować do picia gołębi, ponieważ tego jeszcze nie testowałem. Jest to nowość. U mnie jest to przeznaczone do kąpieli. Dlatego próbowałem szukać po różnych forach i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że jakby dane o tym produkcie, o stosowaniu przez hodowców są tak bardzo rozbiegłe, że nie chciałbym nikomu nic sugerować. Niemniej jednak wiem, że jeśli kogoś nie byłoby stać na Blitzform, czy z jakiejś innej przyczyny, podają ten oto środek. Druga sprawa, mamy sezon lotowy, mamy sezon lęgowy, gołębie zniosły jajeczka. Jak zniosły jajeczka, a gdzieś tam w międzyczasie miałem gołąbka, akurat u badania wyszedł u niego dość silny rzęsistek, myślę, że u innych też ten rzęsistek się pojawiał, czyli na jajkach robimy co? Podajemy coś na rzęsistka. W moim przypadku jest to polski trychonidazol w saszetkach, z takiej ciekawości. To jest bodajże 8 saszetek 3-gramowych. Jedna saszetka zalecana przez producenta jest na 8 litrów, przepraszam, na... Chwilowo niestety musiałem przerwać, ponieważ zakręciłem się troszeczkę i chciałem się upewnić. Jedna saszetka, proszę Państwa, według producenta jest na 3 litry wody, natomiast w założeniu, że 20 gąbków wypija litr, ponieważ to jest takie średnie założenie, powiedzmy już gdzieś tam przyjęte. Natomiast jak wiecie wszyscy, mamy zimę, one tyle nie wypijają. Dlatego myślę, że optymalnie będzie dać w tym oto okresie jedna saszetka na 2 litry wody i niech to będzie przez około 6-7 dni. Myślę, że rzęsistek zginie, można by to było zrobić kroplami. Natomiast jest teraz czas, nikt nas nie goni. Jajeczka są poskładane, w niczym to nie będzie przeszkadzać. W pojniczek, tak jak powiedziałem, jedna saszetka na 2 litry wody, polski sprawdzony środek weterynaryjny, żadne tam magiczne saszetki niewiadomego pochodzenia, bez składu, bez niczego. Mogę gorąco polecić i... No i co, kochani? Tyle ode mnie na tą chwilę. Spotykamy się, mam nadzieję, już po krótszej przerwie, w następnych materiałach, gdzieś tam przeplotanymi tymi shortami. Piszcie, komentujcie, zadawajcie pytania, zrobimy sobie pytania, odpowiedzi, czy to będzie następny odcinek, czy powiedzmy za 2 odcinki. Zobaczymy, jak tam nam Bozia da. Wszystkiego dobrego, bądźcie dobrymi ludźmi. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć.